No nie wiem, to bardziej wyglądało, jakby sobie orężadę rozdał, ale nie krytykuję. Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Mati się manitruś, powodzonka na streamie, pozdro mistrzu Omegle. Dziękuję bardzo Mati tutaj za wsparcie. Zostaw łapkę w górę, zostaw suba, kto jeszcze nie ma. Ja tylko krótko wszedłem wam powiedzieć, tylko krótko wchodzę wam powiedzieć, że jadę zaraz na komisariat załatwiać zgłoszenie. Wychodziłem z klatki, szedłem z zakupami, z drugiej windy wysiadło dwóch typa, trochę niżsi ode mnie, ale szerocy, w kominiarkach. Tylko usłyszałem dźwięk, że otwierają się drzwi, tej drugiej windy. No i tylko Peter, witam, co dziś w planach, post pompa team 48 zł i dziękuję bardzo Peter groszy. Tutaj za wsparcie. No nie wiem, coś mi tu piszą, że kogoś pobili. Chcę tutaj zobaczyć chcę zobaczyć co się stało. Spojrzeć w oczy i od razu z buta zostałem kopany kolanami, rękami w twarz, no trochę... Także no cóż, no trochę mi z twarzy krwawiło mocno, zdążyłem się jakoś mniej więcej ogarnąć, obmyć. No, w każdym razie to na tyle, ja wyłączam kamerkę i ZW. Jak wrócę, to wrócę. Dobra, na razie. Ty, no jakoś mocno pobity to na twarzy nie jest tak TBH. Chociaż nie wiem. Nie wiem, może, nie wiem, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Tyle kurwa osób streamuje, tyle osób i nie oszukujmy się, nie ma ludzi, których wszyscy lubią, tak? Nawet taki blowek, który ma 3 miliony ludzi, i powiedzmy on nikomu tam się w polemiki nie wdaje czy coś, no ale na bank jest ileś set czy tysięcy ludzi, którzy go nie lubią, którzy po prostu wszyscy zawiści mu coś zrobili i kurwa nigdy nikomu się nic nie dzieje, nikogo nie biją. Nawet były osoby, które były dużo bardziej kontrowersyjne, jeśli on w ogóle jest kontrowersyjny, no bo chyba nie jest kontrowersyjny. Sobie siedzi, gra w FIFA czy na Omegle coś robi, nie wiem. Nie. Dziwne. Nos spuchnięty. Aha, nos spuchnięty. A nie wiem, ja tak nie kojarzę go wizualnie. Może rzeczywiście ma nos spuchnięty. Ale nie wiem, dlaczego ludzie mieliby go bić? Channel tax, nymfa i chuj.